Who am I? I need to find the answer to that myself. The only clues I have are the mystical Chaos Emeralds. I have to find them. I found the Doctor and followed him into an eerie castle. There was a showdown between me and one of the Doctor's giant robots. I defeated it and took the fourth Chaos Emerald. There are three more to go. Sorry, Doctor, but I can't waste any more time. Witam, z tej strony Rola, to jest kolejny odcinek naszej serii Zagramy w Shadow the Hedgehog. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zaczynamy od poziomu The Doom. Przysięgam. I kontynuujemy aktualnie semi-dark story. Witaj, lalko Barbie. Przysięgam. Dobra. Tak więc tak, moi drodzy, jesteśmy TV na ARK, więc like, yo. Bierzemy sobie aktualnie spluwy. Dobra, nie chcę mu pomagać. Nie ginie. Przysięgam. Weźmiemy sobie aktualnie spluwę. Siema. Dobra. Nie chcę ich atakować. Przynajmniej chwilowo. Nie chcę przypadkiem wykonać tej misji. A, tu przy okazji mamy jeszcze fajne spluwy, więc tym bardziej na razie nie potrzebuję ich atakować. Dobrze, Jezu, gdzie mam tu iść? Aha, już wiem. Tutaj. Tak, to jest jeden z poziomów. Ark to jest w sumie jeden z tych poziomów, który jest strasznie otwarty. Jest po prostu dramat, co tu się dzieje. Chyba nie tędy droga, prawda? No bo jednak. Remisji. Mogę tutaj pójść. Nie wiem, czy idę dobrze, czy nie. Zobaczmy. No niby gdzieś idę. Nie, bo czy nie zamieniłem w sumie tą broń wcześniej. Dobra. No, dobrze idę, okej. To jest dramat po prostu. Jaki jest ten poziom? Faktem ja mam z jakiegoś powodu aktualnie... O, pajace, chciałem pójść winną, kurde! Chciałem was nie zabijać. Tępe pały. No, ja mam z jakiegoś powodu... Możesz, Windo, tutaj przyjechać z powrotem, please? Dziękuję. Ja mam z jakiegoś powodu aktualnie... pewien... Czuję pewną miętę do poziomów z Ark. Nie wiem czemu. Jestem pewnie dziwny po prostu, ale no nie wiem, lubię z jakiegoś powodu. To jak wyglądają te poziomy... Level designs shit, to fakt, ale no nie wiem, lubię czasami ogrywać sobie poziomy związane z Ark, ponieważ tak, to nie jest jedyny poziom związany z Ark aktualnie, już taki spoiler. Mam nadzieję, że dobrze i naprawdę nie pamiętam aktualnie tego poziomu level designowo, ale wydaje mi się, że tak. To te windy nie mogły być po prostu wolniejsze, nie? No poczekam, no kurde, no pajacu, jeszcze ma pretensje do mnie, no. Dobra, spadam. Okej. Dzięki, bro. Okej. No tutaj chyba nie ma nikogo innego poza ganowcami, więc nawet nie możemy napełnić sobie paska kontroli chaosu. Okej. Rozdupceni. Co jest chujowe, no bo chciałbym przejść przez ten poziom jak najszybciej. Dobra. Schodzimy sobie w dół. Pukawki poproszę. O właśnie. Ci z tymi nożami w ogóle. Co chodzi? Okej. Nie tędy droga. Tędy też. Czy ja przyszedłem tutaj dla jajów? Nie, no bez jaj. Gdzie ja tutaj mam? O, gro, nie rób mi tak. Przyszedłem tu... O. Właśnie dlatego... Nie ma tu żadnej wyrwy w ścianie, którą mogę zrobić? No nie. Ja tu dla jajów przyszedłem, tak? Jezus Maria. Dobra. Właśnie dlatego level design w tych poziomach się... Dalej Shadow, no. Różże dupę, a nie tak powoli, kurde. Dobra, jak nie tędy droga, to nie tędy droga. I guess. O, tu mogę iść jeszcze wyżej? Móc mogę, ale czy coś mnie tu czeka? Chyba nie.
Nie. Jezus. Dobra. To nie wiem, gdzie mam teraz iść aktualnie. Co jest? Pierścień? Ukryty w tym? Pamiętam, skąd nawet przyszedłem. Chyba stamtąd przyszedłem. Tu są drzwi jeszcze. O, tutaj mogę pójść. Okej, okay, dobra. Dobra, to sobie weźmiemy. Zwalimy sobie tym. Bierzemy pukawę. Dobra, mogę iść tędy. I guess so. Słyszeliście to? Powiedział Mr. Yuji Naka. Tak, tutaj niby Naka, że tak powiem, jest na tym ARK. Co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, jak miałem aktualnie zdobyć tamte monitory aktualne, tamte kapsuły w sumie. O, dobra. Dobra, w sumie dajcie mi swoje spróby. Dobra, bo wy macie M16, czy jak to tam się nazywa. O, właśnie. Ale tak, ciekawie, że aktualnie Naka pojawia się w tej grze, że tak powiem, pod względem nazwy. Znaczy, by to rozbrajało aktualnie. Dobra. Znowu nie tędy? Chwila, bo tutaj będzie... O, tutaj teraz. Weź mnie ten nóż, pajacuję. Tych sobie rozwalę. Nie, it's Shadow! Właśnie usłyszeliście pewnie mojego facepalma. Weźcie, spadajcie. Dziękuję. W sumie można było to zrobić w taki sposób. No właśnie. Z samego początku. W sumie można było. Dawaj mnie to. I dawaj mnie to. Dobra. Checkpoint. To jest dobra droga. Jeśli widzimy checkpoint, znaczy, że dobrze idę. Weź tą tarczę swoją. Pajacu jeden. Teraz nie będę szedł windą. Nie wydaje mi się, żebym tam miał iść. Tu są kolejne drzwi. Wypad. Dobra. W ogóle sprężyny tutaj są nieco inne w tej grze aktualnie. No, w ogóle rozwaliliśmy w tej chwili tutaj, widzicie, aktualnie skrzynkę z Shadowem. To się aktualnie zbywa po każdej ścieżce, jaką przejdziemy. Jako że ogrywam to na 100%, tutaj mam wszelakie bronie. To są specjalne brońki aktualnie. Tych może będę używał. Preferuję aktualnie używać tych zwykłych. Niestety tam aktualnie nic mnie nie czekało, więc chyba musimy iść windą. I guess? Załóżmy, że tak. 7 minut siedzimy w tym poziomie, więc zajebiście. Cudowny poziom. Dalej, kurde, windo. Całe Chaos Blast mi zlazło na czekaniu. Dawaj to. Rozwaliłem? Tak, rozwaliłem. Jak już słyszę, że od mnie pochwala, znaczy, że musiałem rozwalić przeciwnika. Nadzieję, że dobrze idę. Jezu, ja naprawdę nie pamiętam tego. Zaczyna mi się coraz mniej wydawać, że aktualnie iście, aktualnie jakąkolwiek windą jest dobrym pomysłem. Dawaj, 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 Shadow. Okej, okay. Jezu, wcisnąłem się jakimś cudem. No idę. O, przyszedłem. Przez... Tak, jest tutaj, uff. Jezus. Okej. Okay. Uff, po 8 minutach. Jesus. Więc nie robiliśmy żadnej misji, żeby było śmiesznie, więc like... You can suck my D. W ogóle śmieszne jest to, że aktualnie Shadow nie komentuje żadnej z innych rang poza rangą A, co jest ciekawe. Jest zbyt edgy po prostu, żeby komentować niższe rangi niż A. Rozumiem to i szanuję. Przysięgam.
No dobra. Nasza pierwsza nie ranga A, przysięgam. Oho. Oho, ktoś to ganowiec. Heavy Dog, o tak. Ciężki pies. Literalnie? O tak. O tak. Literalnie masz tej dziewczynkę. Nie wiem ilu letnią, ile tu Maria może mieć lat. 12? Może nawet 10? Literalnie tu się z domu zgadzam, Shadow, like... Nani? Pojebało was? Dobra. O tak, remix motywu z SA2, let's fucking go! Uwielbiam! Uwielbiam ten motyw! Dobra, ciśniemy go na razie homing attackiem, nie mamy nic innego niestety. Musimy cisnąć tego typa, aż on w końcu powypuszcza brońki z siebie. Dobra, uwaga. O właśnie, tej, jak on wypuszcza ten syf, to lepiej stać, że tak powiem, stać. Homing atakować po jego górze samej. O, chyba wypadło coś. Tak, jest, mamy brońkę. Jazda. Jazda z nim. Teraz aktualnie zapierniczamy z atakiem. Nie, 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 nie. Okej, mam zero pierścieni, mam zero pierścieni. Szybko pierścień. Uff, Jezus Maria. Jestem mistrzem kierownicy. Okej. Dawaj go. Dawaj go, Shadef. Okej. Aha, dobra, on jak atakuje nas, to jest nieśmiertelny, tak? A to wygląda. Dobra, no. Dobrze. Ezy. Spoko bosik aktualnie i mówię, uwielbiam ten motyw. Świetny remix. Shadow aktualnie ta gra mocno, że tak powiem, trzyma się tego właśnie SA2, tak? Ranga for Owen. Jest sporo nawiązań do SA2, no w sumie Shadow the Hedgehog to jest SA2, ale więcej, tylko że zrobione w bardzo dziwny i swoisty sposób. Jak dobrze widzicie zresztą. Ale tak, trzyma się na tym właśnie, że SA2 to był spory sukces swego czasu. Dokładnie tak. Okej. Okay. O, no siema. Sir, your transport is ready. We must go now. Sir, please. Okej. Okay. Aż tak poważnie? I have failed my duty to protect our nation. To fakt. Sir, it's not over. We can continue to fight. Biden w końcu przyznał się do błędu, co? Nie przyznał. Nie była wina, że United Federation stricte przypomina USA. A on w sumie młodego Bidena, przysięgam. Tak, już o Biden był kiedyś młody, ja też jestem zaskoczony. Też bym w to nigdy nie uwierzył. Sir, please hurry. Okay. Te teksty w ogóle. No dobra. O, my se tutaj stoimy i obserwujemy całe zajście aktualne. Ten obok nas. Oho. Ale ty wiesz, gościu, że ja z tobą nie współpracuję już? Od dwóch poprzednich poziomów, like... Okej. Okej. Okay. Airfleet. Lecimy. To jest też ciekawy poziom. Aktualnie. Poza segmentami platformowymi, moim zdaniem, bardzo fajny. Cześć, Tails! No dobra. No to lecimy. Tak! Get out of here. Więc tak, tutaj aktualnie jak najbardziej moim...
Okej, okay. No i swoim celem będzie ciukanie jak najwięcej kosmitów, ale nie za dużo, żeby nie zrobić misji dla Tailsa, ale chciałbym kontrolę chaosu aktualnie, naprawdę. To by się przydało aktualnie w końcu. Okej. Okay. I ten motyw, yo. Love it. No tym aktualnie. Możemy sobie aktualnie wziąć pojazd, ale on jest strasznie powolny, więc nie ma sensu. Jezus. Prawie sam wyleciał jeszcze. Okej, oni mają świetne brońki, dobra. Pomijam tą czarną kreaturę. Ile ja mam amunicji w ogóle? Żeby nie zrobić przypadkiem właśnie misji dla Tailsa. Okej, a całą resztę mogę ciukać. Dlatego nie biorę. Come on. Poradzę sobie sam, bez żadnych pojazdów. Okej, dobrze. Dobrze, ci duzi nam nabiją strasznie dużo aktualnie. Let's fucking go. Let's fucking go. Nareszcie kontrola chaosu. Po raz pierwszy aktualnie w tej ścieżce, jaką w tej chwili robimy. Nareszcie. Dobra. Okej, grinding. Mogę w sumie ich postrzelić. W sumie mogłem. Dobra, whatever. Lecimy sobie. Dobra. Okej, dobra, nice. To jest też ciekawy segment. Nie, kurde, wiedziałem, że to się nie uda. No, przecież... Okej. Dopiero co powiedziałem, że to jest fajny... Segment? Gro? Dobra. Okej. Brawa dla mnie. Dobra, tutaj możemy pójść, jeśli mamy elektryczną aktualnie tarczę, bo to jest jak widzicie pod prądem. Ja niestety jej nie mam, więc lecimy sobie tędy. No i to właśnie są segmenty, których ja nie lubię w tym poziomie, czyli segmenty platformowe. Biorąc pod uwagę, jakie sterowanie ma Shadow nie za bardzo nadaje się na platformera i zresztą stricte Shadow platformerem nie jest na dobrą sprawę. Jakby się tak człowiek zastanowił, ile to naprawdę jest segmentów platformerskich, to nie jest ich tak jakoś wielce dużo znowu, więc... Shadow the Hedgehog to serio nie jest w sobie jakoś wielce aktualnie platformer na dobrą sprawę. Bardziej po prostu gra akcji, tyle. Zarąbiście. Na coś się przydają. O, nie wezmę tego, no dobra. Ups. Dobra, ich nie będę ciukał. Ma sens. Przecież nie, gdzie tutaj mam iść? Jezu, tutaj mi mówi, że tutaj mi zostawił drogę. Ja się dałem nabrać jak taki debil, bo to chyba muszę iść tędy, chyba że się cofam. Tak, cofam się. Tam muszę iść naprzeciwko chyba po prostu. Nie. Co ja mam tu... O! Co ja mam tu zrobić? Może jednak mam iść wyżej. I znaleźć... Tak, chyba tak. Muszę znaleźć drogę jeszcze wyżej. Bodajże. Chyba. Bo nie w dół. Chyba. Gdzie ja mam iść? Może mam zaciukać przeciwników, nie wiem. Tak, miałem zaciukać przeciwników, dobra, okej. Mój błąd. Mój błąd. Już, że tak powiem, to była jedna z pierwszych gier, która aktualnie... Tam nie ma złych pajacy. O, jest jeden. To jest aktualnie jedna z pierwszych gier, której dodali właśnie tego typu rzecz, że chcesz przejść dalej, pokonaj przeciwników. To jest coś, co bardzo, czym bardzo chlubiło się O6, powiedzmy, tak to nazwijmy. Dokładnie, dokładnie tak. Z chęcią z tego sobie pokorzystam, żeby nie aktualnie marnować mojej amunicji, która może się później przydać. Okej, i jazda. Let's fucking go. Tak jest. The ultimate power for a win. Okej, dobra, nice. Checkpoint. Nie! Nie złapałem się na to. Jezus Maria. I przez tą grę kiedyś dostanę zawału, naprawdę. Wszystko przez to, jak ona działa. Wejdź na to, Shadow, płakam cię. Okej. O, Chaos Blast for a win. Dobra, okej, złapałem się. Uff. Dobra. Najsik.
nieważne. Nie chciałbym już wrzucać speed dasha. Okej. Okay. Raz sobie również panowie pociukam. A ty gdzie mnie tutaj? Brzydalu. God damn it. Dobra, tutaj ponownie nie mamy elektrycznej tarczy. Sarge. Aha, dobra, tutaj mogę. Nie chcę tego chwytać. Chciałem o właśnie tak zrobić. Chciałem się po prostu przespindaszować przez te boksy, ale stałem za blisko nich i je podnosiłem aktualnie. Staram się, Tails, naprawdę. Mógłbyś mi pomóc? Chciałem już ci wspominać, że twój tyłek to jest pieprzony helikopter. Serio nie możesz mi pomóc? Dobra, nie idę na razie. Nie chcę próbować nawet. O, ciekawe aktualnie, jak są pierścienie stricte do Lightspeed Dasha, którego nie chcę używać na wszelki wypadek, to aktualnie pierścienie, które zbierzemy z Lightspeed Dasha, zmieniają się w takie przezroczyste. Co jest ciekawe. Dobra, okej. Okay. Ino jesteśmy. Cali i zdrowi na szczęście. Okej. Okay. A tutaj ponownie mamy aktualnie tą maszynę. Bardzo przypominającą aktualnie te maszyny, których używali aktualnie Eggman i Tails właśnie. SA2. Dzięki, bro. Tędy? Tędy. Dobra. O, to jest aktualnie w tej chwili. O, tutaj jest aktualnie samolot prezydenta. Jakbyśmy mieli robić aktualnie misję dla Black Dooma, to musielibyśmy rozpierniczyć aktualnie ten samolot. Ja już nie mam zamiaru tego robić. Więc ostro, że tak powiem. Literalnie mielibyśmy tutaj zajumać prezydenta. Literalnie, tak. No jak typowi terroryści po prostu. To więcej powiedzieć. Używam w ogóle takich słów. Mam nadzieję, że YouTube mi jakoś nie oznaczy tego filmu. Nie zdziwiłbym się, szczerze, bo dzisiaj na YouTubie naprawdę mało rzeczy można mówić. Choć tak jest lepiej niż na Twitchu niejednokrotnie, jak słyszałem aktualnie. Nie, okej, okay, prezydent szczęśliwie spierniczył aktualnie. O właśnie, przy okazji nam gra mówi, że spierniczyliśmy misję, spierniczyliśmy Duck Mission, której tak nie próbowałem przejść, więc wygwizdany. I'm going to find the truth for myself. Yes. For Ewen, więc normal mission completed, moi drodzy. Niemalże 8 minut. Ranga C. No dobra, pewnie mogliśmy być szybsi czy coś. You can suck my C. Another one. Przysięgam. Nie okej. Okay. Loadingi, nie powiem, mogłyby być nieco szybsze. This makes 5 Chaos Emeralds. Prosto. Shadow, the day of reckoning is near. Bring all of the Chaos Emeralds to me immediately. Okay, two more and then the truth about my past will be revealed. Seems like it. Know who I am. I guess. Shadow. Oho. We seem to have a problem with rats running loose on the base. Okay. Return immediately to the Black Comet and exterminate them. Czarna kometa. The fuck? The fuck? Okay. O, no jest jakaś kometa rzeczywiście. Ładne niebo. Mnóstwo gwiazd. Czy niebo, no, galaktyka w sumie bardziej już. Okej, tak więc, moi drodzy, ciśniemy ostatni poziom. Black Comet, dokładnie tak, ostatni poziom tejże ścieżki, moi drodzy. Dokładnie tak. No będę się tak starał, żeby w dwa odcinki załatwiać daną ścieżkę. Okej, okay, więc tak, Black Doom aktualnie każe nam ciukać ganowców. Ja nie mam zamiaru go słuchać aktualnie, na Gonna Lie. Okej. Okay. Świetny motyw swoją drogą, ponownie, no ale to chyba jest zrozumiałe. Mówimy o serii Sonica Ciemność Shadowa teraz. Sięgam. Dobry motyw, as fuck. Dobra. Was zaciukam, panowie. Ponieważ chciałbym broń.
Ach, katiem. O, używać teraz jakichś innych trochę broni, no proszę. Bardziej szalonych. O! Cześć, Nepus! Tak. Co ty chcesz, Nakus, ode mnie? Okej, po prostu pójdź do mety poziomu. Zajebiście lubię cię, Nakus. Więc tak, robimy misję dla Naxa aktualnie. Dokładnie tak. Nepus for Owen. Świetny motyw. Okej. Kiepskie te bronie, bo nie są automatyczne, tylko trzeba ciskać za każdym razem. Ganowcy pod sam koniec. Ale świetny moment w tej piosence, nice. Ganowcy pod sam koniec postanowili pozbyć się ich świetnych broni, przysięgam. Dobrze ich trochę pociukać, żeby zdobyć aktualnie kontrolę chaosu. Wow! Kurde, było blisko. Dobra, do niego nie dosięgnę już. Whatever, moi drodzy. Idziemy sobie tędy. O właśnie, Kinże! Nani? Naxa postrzelił. Ach, niepotrzebnie zaskoczyłem, dobra. Jestem głupi. Myślałem, że mam jednak iść tam, a tu się zrobiły platformy. O właśnie. Okej, teraz mam broń. Aha, ty myślałem, że coś zrespię, to jest warp. Tak, teraz mam broń aktualnie. Black Creatures. Dobra, weźmiemy sobie z powrotem to. Okej. No, zniknął mi pas. Dobra. Dobra, nieważne. Okej. Okay. Aha. No nie! A jest, dobra, już myślałem, że gra nie pomyślała o tym, ale nie mogłem się aktualnie wcisnąć na tym. Na górę, więc postanowiłem się to pozbyć. Dobra. Nie mam już broni, dobra, więc teraz już skończyło się moje rumakowanie aktualne. Okej, okay, nice. Dobra, tutaj mamy dostawę broni, co się przyda. Dobra. Dajcie mnie bronię, panowie. A, to jest inna broń w ogóle. Okej. Okay. A, to jest lepsza, dobra, to ja poproszę tą. Okej, okay, dobra, nieważne, lecimy przed siebie. Minigun, let's fucking go, najlepsza broń w grze. Lecimy. No nie, chyba nie będzie mi nawet postrzelać z niej, mając Chaos Blast. Ach, szkoda. Ach, no dobra, trudno. Mówi się trudno. Gdzie ja zmierzam? Chyba źle, że jestem tutaj na tym otwartym morzu, że tak powiem. Że tak to nazwę. Tak, tutaj miałem iść, dobra. Zrobiłem sobie kółeczko. Czemu by nie? Staram się, bro. Ech, nie chciałeś mi zrobić speeddasha. Dobra, ich pomijam, bo oni nie mają fajnych broni. Więc wygwizdnę na nich, plus nie ładują mi tego paska, jakiego bym chciał, żeby mi ładowali. Okej. Okay. Checkpoint. O! Tak, dobrze. Dawaj mnie minigana teraz, tylko jak mam się tam dostać? O, właśnie tak. Idę po ciebie, miniganie, przysięgam. Czekaj na tatusia, okej. Okay. Przysięgam. Jeśli już wpadniecie na minigana, używajcie go, bo to jest cudowna broń. Nie, ja chcę ich broń. Ech, nie zginął. Okej, okay, dobra, trochę zużyłem tego minigana, nieważne. No, kozak się wkulił w ogóle. Ach, te słownictwo, jakim oni się po prostu posługują w tej grze, to jest piękna rzecz. Okej, dobra, ich już... kosmitów już nie muszę ciukać aktualnie. Ponieważ już mamy Chaos Control, tylko teraz nam się nie aktywuje, bo jesteśmy na pojeździe. Dobra. 90 amunicji, jeśli chodzi o minigun, let's fucking go. A ja chcę jeszcze więcej. Okej. Dobra.
Nieprawda, mają minigany, więc są moimi przeciwnikami, przysięgam. Okej. Nic. Zobacz, tutaj ładnie, pięknie tepniemy. I let's fucking go! Kontrola chaosu for a win. Lecimy. Let's go. Let's go! Dobrze! Yo! Nice, no, żeśmy pominęli teraz dużo poziomu, to mi się podoba. Okej, dobra, wygwizdane na tamtego minigana, już nie będę specjalnie cisnął po niego. Wiecie, aktualnie poziomy w semi-dark są zdecydowanie dłuższe. Wiecie, aktualnie w tym poziomie naprawdę dość długo nam zajmują te poziomy. Gdzie ja mam iść? A, tutaj, okej, okay. Tu się teraz zrobiło przejście. Musiałem ich zaciukać. Jezu. Się zobaczyłem, że ten pojazd, na którym cisnąłem, jest aktualnie już na wykończeniu. Dobra, tu się teraz platforma jeszcze zrobi. Okej. Okay. Ładnie, pięknie. O, ups. Dobra, get out of here, panowie. Ja wam krzywdy robić nie chcę, ale tobie zrobię, bo chcę minigana ponownie. Nie, to nie jest minigun, dobra. Ale ile ja mam w ogóle tego minigana, to mi się podoba, przysięgam. Dobra. To ciśniemy przed siebie w tej chwili. No, to już ich będę omijał, to już nie ma sensu się zatrzymywać. Aktualnie. Dobra. Tak! Ładnie, tak jak mówisz, nie inaczej, Nakus. Okej. Okay. I tędy. Jest to ciekawy poziom, to na pewno aktualnie. Pieczara Black Creatures, tak? Mógłbym ich nazywać czarne kreatury, ale brzmi to głupio moim zdaniem. Po prostu to jest nazwa własna, że tak powiem. Przynajmniej tak mnie się wydaje. Okej. Okay. Let's fucking go. For a win. Najpierw oni ukradli szmak, teraz ja go ukradam. Ukradam? Teraz ja go ukradam. Ukradam, no. No i to się w tej chwili liczy jako hero mission aktualny. Ranka T, like, co? No dobra. Niech ci będzie, kro. Niech ci będzie. Mówiłem, że głównie będę dostawał złe rangi na poziomach, w których muszę robić misje, a żeby było śmieszniej w tych, których robiłem misję z celem rangi A, a tam, gdzie nie robiłem misji, dostaję rangi DC. Cudowne. Okej. Okay. O, ponownie. Okej. Okay. Ach, cudowny motyw Eggmana. No chyba ci coś boli. No dokładnie. Let's fucking go. No dobra, typie. Więc tak, ponownie ciśniemy z tym bossem, dokładnie tak. Tak się aktualnie wydarzyło, że... gdy dołączymy do Naxa w tej ścieżce, to walczymy ponownie z tym bossem. O, chyba idealnie. Shadow Fever, let's fucking go. Tak, tak. Let's go. Ciśniemy go w takim razie. Dobrze. Gdzie mnie spierniczasz, Eggman? Gdzie mnie? Let's go. Okej, okay, najsik. Nice. 3 Chaos Blasty for a win. Dobra, on jedną tu już opcję zaznaczył. A, ej, tak nie ma problemu. Ładnie, pięknie. Aktualnie jak on oznaczy daną opcję, to jest szansa, że następne dwa sloty nie będą tym samym, przez co zmarnujemy, powiedzmy, ruch. Ale ładnie, pięknie mamy szczęście. Pierścionki forły. Serio, nie wiem po co te piesieje tam są. Like, literalnie tutaj też są pierścienie i chyba nikt normalny po to nie idzie aktualnie. O! Okej, okay, dobra, nice. Dobrze!
Co się sam bijesz, Eggman, przysięgam. Okej, okay, dobrze, Shadow Fever. Let's fucking go. Yes! Let's fucking go. No nie, co ty, nie! Odbiłem się od Eggmana. No. Dobrze, okej. Okay. I tak się udało, let's fucking go. Dobrze. Nie spierniczaj tutaj, Eggman. Pajacu jeden. Okej, dobra, teraz są inne opcje, dobra. Musiał Eggpony na nas wyrzucić aktualnie. Okej, okay. Nice. Prosto. Prościutko. Forewin. Never show your face around me again. Okay. Ranga A for a win. Perfect. For a win. Więc, moi drodzy, skończyliśmy aktualnie ścieżkę semi-dark. Chciałem być Das Hero. Okej. Okay. Końcówki są bardzo zawsze podobne. Tylko różni się to, co Shadow zacznie gadać, na jaki nonsens w tej chwili wpadnie. Tym się różnią zakończenia w Old Edge. Finally, I've got all the Chaos Emeralds. Yes? How dare you defy me? Gdzie jest Nipples? Zdrowe pytanie. I am Shadow the Hedgehog. Okay. I and only I know what is best. Okay. No one can tell me what to do. This is who I am. Czy w jakimś skrócie jesteśmy what? Shadowem oryginalnym. Goodbye, zabiliśmy Eggmana. I jesteśmy w jakimś skrócie Shadowem wszystko wiedzącym. Tylko my wiemy, co jest dobre i nikt inny nie może nam powiedzieć, co jest złe, a co dobre. Piękne. Powiedzmy bliższe powiedzmy normalnemu zakończeniowi niż zakończenie aktualnie Neutral Story, ale wciąż, like, wow, brawo Shadow. Tutaj możliwe, że albo leci Almost Dead, literalnie najbardziej po prostu edgy muzyka w serii Sonica, albo leci tej nieużyta aktualnie w tej grze muzyka. Jest sporo aktualnie tracków, które zostały nieużyte w tej grze. Ja aktualnie chcę chyba wstawić te nieużyte w Semi Hero, i w semi-dark aktualnie zakończenie, więc możliwe. Nie wiem, co tutaj chwili leci. Jeśli Almost Dead, to god damn, dosłownie sataniczna muzyka. A jeśli inna, no to leci inna po prostu. Jeszcze nie wiem aktualnie, ale jest taki plan, żeby powstawać te nieużyte traki, bo są również świetne. Tak więc, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o semi-dark. Dokładnie tak w Shadow the Hedgehog. Następną ścieżką, jaką będziemy przechodzić, będzie semi-hero z kolei, więc kręcimy nieco w tą dobrą stronę. I na ostatnie, że tak powiem, zostawimy sobie te najbardziej radykalne ścieżki. Tak więc, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tegoż odcinka. Mam nadzieję, że on się podobał. Ja się bawiłem dobrze, pomimo tego, że zadziała się tam śmierć bodajże. W tym odcinku zadziała się śmierć? Nie wiem, bo nagrywam z poprzednim odcinkiem tak naraz, powiedzmy. No, wiem tylko tyle, że gra niejednokrotnie dała mi niemiłe rangi, więc hatfugro. Ale ogólnie było zajebiście. Mam nadzieję, że wy również się dobrze bawiliście. No i ja już nie przedłużam. Widzimy się w następnych odcinkach z serii Shadow. Zagrajmy w Shadow the Hedgehog. Dokładnie tak. Tak więc dzięki za oglądanie i zobaczenia w następnych odcinków. See ya!